ja już uciekłem wtedy po samym tym, jak wstałem. Tak, po tym skopaniu całym i tak dalej. Było tak, że uciekłem na pas zieleń. Z pasku. Niestety nie dało się załatwić tego słownie. Doszło do przemocy fizycznej. Głównie dlatego, że napastnik, chcąc trafić Hindusa, trafił we mnie, no i wywiązała się bójka. Skończyło się to tak, że trafiłem po kilku dniach trafiłem do szpitala. Dla mnie bohaterem tak naprawdę, bo gdyby nie ona, to nie wiem, czy bym tutaj stał. Bo mogłoby się skończyć dużo gorzej. Ja mieszkałem w Szwecji i też byłem tam obcokrajowcem tak naprawdę. Wiem, jak ludzie reagowali na to, że ja jestem Polakiem. Dużo osób było naprawdę super nastawionych, niektórzy nie, ale to tak jest wszędzie, niestety. I chciałbym, żeby jednak społeczeństwo dążyło do tego, żebyśmy wszyscy faktycznie byli równi i nie patrzyli na to, jaki ktoś ma kolor skóry, jak się zachowuje albo co wyznaje. Wyrobimy się. Super, dziękuję, obiecuję. Dzień dobry. Cześć. Witam. Cześć. Po prostu? Dobra, takie przebitki, nie? To jest obowiązek nasz każdego obywatela całego świata, który Tomek pokazywał do światu, to dlatego on jest dla mnie bohaterem. Największa ekipa jest w Londynie, czy jest w Stanach? To możliwe, bo to jest potężny zasięg za małe pieniądze tak naprawdę. Tak, dokładnie.